Siemanko, witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Słuchajcie, zostałem postawiony w ciekawej sytuacji. Wszyscy są na wyjeździe, wszyscy gdzieś wyjechali, mają pracę gdzieś tam. I to jest bardzo dobra okazja, aby sprawdzić, czy będę potrafił odpalić maszynę. Bo zazwyczaj było tak, że ktoś pomagał mi w tym, aby odpalić maszynę, ustawić ją odpowiednio. A teraz jestem zostawiony sam sobie. To będzie ciekawa okazja sprawdzić, na ile maszyna jest, że tak się wyrażę, idiotoodporna. Czy nie da się jej popsuć poprzez złe użytkowanie. Moim zadaniem na dzisiaj, które sobie postawiłem, będzie próba przecięcia tego laptopa. No i może przetnę jeszcze ten dysk twardy. Sprawdzę siebie, czy będę potrafił uruchomić maszynę, skonfigurować ją na tyle, aby przecięła to. No wiecie, maszyna kosztuje ileś tam set euro, to mam nadzieję, że nic się nie stanie. Więc tak, zapraszam na odcinek, w którym żółtodziób sprawdza, czy nie popsuje maszyny. Od wyboru do koloru mam do dyspozycji cztery maszyny, takie jak Global Max. Kolejną maszyną jest Protomax. Tutaj mam Maxiema. I czwartą maszyną jest Omax. Którą powinienem wybrać? Zastanawiam się nad Maxiemem, bo często na nim żeśmy pracowali, to bym chciał wiedzieć, jak uruchomić tą maszynę. Pierwsze zadanie, to co mi utknęło w głowie, to co chłopaki zawsze powtarzają, sprawdzić dostęp wszystkich mediów. Więc od tego zacznę. Potrzebna nam jest woda. Tutaj uruchamiamy maszynę elektrycznie. O, i tutaj trzeba też kliknąć, pojawia się zielone, dobra. I tutaj na panelu też zielony. Super, uruchamia się komputer. Przydałoby się teraz jakoś odpalić tą pompę. Aha, ona tutaj ma elektryka. Coś tu się zaświeciło. Tu jest coś jeszcze, jakiś czerwony przełącznik. Ups. Najpierw chyba woda. Tutaj. I tutaj. I dopiero teraz to. O. Pompa działa. Ciśnienie rośnie. Tutaj jak zwykle woda leci. Tutaj są jeszcze jakieś przyciski, chyba to trzeba przycisnąć. O. No i chyba dostarczyłem wszystkie media do maszyny. Zaraz to sprawdzę. Aha, jeszcze coś, czego wam nie pokazywałem. Odpalałem powietrze, bo też co rano chłopaki widziałem, przeciągają jakąś dźwignię i dostarczają powietrze do maszyny. Odpalam Make'a. I za chwilę zobaczę, czy głowica będzie mi się poruszać. Dobra, Make mi się odpalił. Tu jest jakieś ostrzeżenie. Stan położenia silników XY nie jest znany i konieczne jest ponowne ustawienie maszyny do pozycji początkowej. Aha, okej. No dobra. Sprawdźmy, czy porusza się głowica. Wow, porusza się, więc jeden sukces za mną. Co dalej? Dalej chyba trzeba przeprowadzić jakiś test. Test ciśnienia wody. Tutaj na monitorze widać, jest taki przycisk test. Kliknę na to. OK. Pojawiło mi się okienko. Pokażę wam. Tutaj możemy wybrać test. Tylko ścierniwo, tylko pompa, tylko woda i woda ze ścierniwem.
Dobra, wybiorę tylko woda i przeprowadzę 5-sekundowy test. Sprawdźmy. Rozpocznij test. Dobra. Nic się nie stało. Czegoś nie zrobiłem. A, chłopaki wspominali, żeby skasować błąd, który wyskakuje na pompie. Trzeba go zawsze zresetować, więc zrobię to teraz. Nie wiem, czy widzicie. Pump failed. Trzeba wcisnąć reset, więc pyk. O. Dobra, pompa zresetowana. Teraz sprawdzę, czy wszystko jest ok. No dobra, udało mi się uruchomić. Jest ciśnienie, jest wszystko. No co, to teraz sprawdzę, czy leci ścierniwo. Tutaj, jak widzicie, jest opcja tylko ścierniwo. Gdzieś tutaj, z tego, czy tam gdzieś tutaj, powinno lecieć ścierniwo. O, nawet jak pukam, to widać, że coś tutaj wypada. Dobra, klikam test. Wyskoczyło mi jakieś ostrzeżenie. Włączenie ścierniwa, gdy linia podawania ścierniwa jest wciąż podłączona do dyszy, może spowodować zapełnienie dyszy ścierniwem i jej zatkanie. Aha. No dobra, no to okej. O, leci. No dobra, to dobry znak. Jest ciśnienie, jest ścierniwo. Jeszcze tam jest taka rureczka, którą chyba muszę gdzieś tam wtyknąć, aby to ścierniwo dochodziło do dyszy. To za chwilę się dowiem, w którą dziurę mam to wtyknąć. No ale chyba to jest to. To już chyba jestem już blisko uruchomienia maszyny. Do cięcia tego laptopa będę używał funkcji piła, bo tutaj można zaprogramować głowicę, żeby poruszała się w jednym kierunku określony odcinek i będzie to działało jak piła. Więc to jest moje zadanie. Położę laptopa i po prostu go przetnę jak piłą. Potem mam tą rurkę, gdzie powinienem doprowadzić to ścierniwo. No i chyba to wsadzę tutaj. O, chyba to ma być tutaj, chociaż tam gdzieś leci jeszcze ścierniwo, ale to jest chyba to miejsce. Pyk, 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 rurką, aż tam do dyszy. Sprawdzę, co mi wyskoczy za okienko, kiedy kliknę tutaj w piłę. Dysza może nie być prostopadła do obrabianej części. Czy chcesz przechylić dyszę, aby była prostopadła do obrabianej części? No dobra, kliknijmy OK. Kolejny jakiś komunikat. Co my tu mamy? Aha, coś z pozycją początkową. No to klikamy OK, no. Tak. Aha, teraz jak widzicie, dysza się resetuje. Obraca się. W jedną i w drugą stronę. Super. Ups. Odpadł wężyk. Za chwilę go przyczepię. W wibracji wyskoczyło mi takie okienko. Tu to jest pewnie kierunek, w którą ma poruszać się dysza. Tutaj mamy odległość cięcia. I co my tu mamy? Aha, jeszcze w jakiej jakości? No dobra, jak widzicie, laptop na stole. Dysza chyba też ustawiona. O, ładnie. Kilka milimetrów nad powierzchnią. Nie wiem, czy za wysoko, czy za nisko. Ale wszystko wygląda na to, że jest ok. Spróbujmy troszeczkę ją na dół. O. O. I chyba by było. Jeszcze muszę zmierzyć odległość cięcia. Będzie to 26 cm.
przepraszam, 260 mm. Odtąd dotąd. Wszystko podłączone, wszystko ustawione, mam nadzieję, wszystkie media doprowadzone. Będę używał programu Piła, który przecina, tam też jest wszystko ustawione, materiał na stole, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko spróbować to przeciąć i finalnie zobaczyć, czy udało mi się zrealizować plan, który polegał na tym, aby sprawdzić, czy będę w stanie sam uruchomić maszynę i coś przeciąć, coś prostego. Nie mówimy jeszcze tutaj o wycinaniu jakiegoś elementu tworzenia projektu, ale o samo uruchomienie maszyny, strumienia tnącego, który przetnie jakiś element. Zaczynajmy cięcie. O dziwo, cała akcja została przeprowadzona z sukcesem, bez pomocy nikogo z zewnątrz. Wszystko oczywiście według zasad BHP. Miałem ochronne gogle, takie słuchaweczki, strój płetwonurka, no byłem zabezpieczony tak, jak się tylko dało. Tutaj jest efekt finalny. No, jest to taki patent, który mogę sprzedać jakiemuś dużemu producentowi laptopów. Jest to opcja dla wielu graczy, bo proszę bardzo, otwieracie laptopa i możecie go podzielić na pół dla dwóch graczy. I możecie grać sobie w różne gierki naprzeciwko siebie. Fajny patent, co nie? Więc moim zdaniem to będzie przyszłość dla graczy. O. I można grać. Albo też można, jeżeli nie potrzebujecie całego ekranu, zamknąć jedną stronę i pracować tylko na jednej stronie. Środek laptopa, pełno elektroniki. Tutaj widzę, żeśmy rozcięli ramy. Tutaj coś, jakieś rzeczy wypadają, ale to mniejsza w to. Liczy się to, że udało mi się przeciąć laptopa w pół. Nowe zdolności. Super. Co do programowania, bardzo intuicyjne, krok po kroku mówiło mi, co mam robić, jakie są ostrzeżenia. Wystarczy podążać za tym, co się tam dzieje na tym ekranie i w bardzo prosty sposób można cokolwiek przeciąć. Kolejnym etapem będzie próba wycięcia jakiegoś elementu. To pewnie w kolejnym odcinku. A na tą chwilę żegnam się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!